chcesz poćwiczyć, ale nie wiesz jak? No to Krips ci w tym pomoże. Pokażę ci dzisiaj proste ćwiczenia na mięśnie nóg i rąk. Zacznijmy. Nie musisz już chodzić na długie spacery, by po 5 minutach się zgubić. Wystarczy ci krwiste mięso, jest najlepsze do chodzenia. Chodzisz w miejscu, nigdzie się nie zgubisz. Masz taborecik, jakby ci się nogi zmęczyły, se możesz usiąść, podpoczywać. Również masz w boku beczkę, jakbyś równowagę stracił, ale ona jest niepotrzebna. Tylko musisz uważać, bo twoją bieżnię może pies zjeść. No ale cóż, przejdźmy do mięśni rąk. Najlepsze na mięśnie rąk jest ubijanie wody. Woda jest do tego najlepsza. A przy okazji funkcjonuje produkcja. No i masz tu przyjemne z pożytecznym. Chociaż nie wiem, czy to jest przyjemne. No ale cóż, ubijanie wody to najlepsze, co może być na mięśnie rąk. W pobliżu też polecam postawić taborecik. Jakby się człowiek zmęczył, nieprawdaż? No cóż, po dłuższym ubijaniu wody powinieneś mieć ręce jak talala. No i to dzisiaj na dziś. To koniec, tak więc ćwiczenia zrobione na razie.